Leszku, denerwujesz się troszkę przed ogłoszeniem wyników? Tak, i obawiam się, że program dowolny mógł spowodować, że Maciej nie będzie na pudle. Życzę mu to z całego serca, ale czekam z niecierpliwością. Jak mówiłem, myślę w tym momencie sercem, a nie oczyma. Mówię, co bym chciał, a nie co będzie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Miejsce szóste dla Pawła Kujawy z Poznania. Miejsce piąte zajął zawodnik z numerem 138, Karol Olender z Ostrołęki. Podium dla naszego reprezentanta już bardzo blisko, tylko od czterech zawodników zostało. Numer 141 to Maciej Felikowski. Jeśli teraz nie padnie... 54. I wielkie brawa. Wiemy już, że nasz reprezentant na pewno znalazł się na podium. Leszku, szybciutko tylko, które miejsce? Zostały trzy pozycje. Trzymamy mocno kciuki. Na miejscu trzecim uplasował się zawodnik z numerem 151, Cezary Podalski z Warszawy. No, drodzy Państwo, emocje sięgają zenitu. Za chwilę poznamy zwycięzcę, a może to jednak nasz reprezentant wygra tę kategorię? Nie, na pewno nie. Ten zawodnik z numerem 11 był od samego początku faworytem tej kategorii wzrostowej, więc nie ma czarów, nie ma czarów. Tak jak rozmawialiśmy, Hubert Kulczyński z Poznania według naszego trenera będzie zwycięzcą i tak też się staje. Wielkie brawa dla Maćka. Maciek, nasz reprezentant Maciej Felikowski zostaje wicemistrzem debiutów. Drugie miejsce dla podopiecznego trenera Leszka Michalskiego. Pierwsza lokata bez niespodzianki, tak jak typowaliśmy już po pierwszym pojawieniu się zawodników na scenie. Hubert Kulczyński z Poznania, on zostaje zwycięzcą kategorii kulturystyka klasyczna mężczyzn 180 cm. Do 180 cm został Hubert Kulczyński z Poznania. Wielkie brawa dla Huberta, ale również duże brawa dla naszego reprezentanta Macieja Fernikowskiego. Ja przypomnę, przed zawodami rozmawialiśmy, życzyliśmy Maćkowi tego, aby znalazł się na podium i te nasze życzenia się spełniły. Wielkie brawa, ja przypomnę, w ubiegłym roku w kulturystyce klasycznej do 175 cm brązowy medal dla Mirka Jacha. Tym razem na pewno z Ostrowi Mazowieckiej nasi reprezentanci wyjadą co najmniej ze srebrnym medalem Maćka Felikowskiego. Jeszcze raz wielkie brawa dla Maćka. Zrobiło się, Leszko, bardzo sympatycznie. Przyjmij gratulacje, druga lokata. Tak typowaliśmy przed zawodami w trakcie, po tym pierwszym pokazie. Hubert z Poznania Kulczyńskiego, no poza zasięgiem, nie oszukujmy się, ale tutaj piękna postawa naszego zawodnika. Jest srebrny medal, ale za chwilę może się okazać, że mamy kolejny krążek. Ja już nie będę się doczekać, aż pojawi się Maciek Krzecza. Ja myślę sobie, że... Ostudźmy emocje, bo za dużo tego dobrego.